Cześć, tu Ernest! Wczoraj rano światło dzienne ujrzała kolejna duża aktualizacja. W tym tygodniu do gry dodano mnóstwo nowych skinów, przedmiotów oraz wprowadzono kilka sekretnych zmian. Musimy też porozmawiać o ratowaniu świata. Ale po kolei. Najpierw Luni. A więc, na polu bitwy można teraz znaleźć wyrzutnie flar. Pojedynczej wyrzutni flar można użyć w sumie 6 razy. Po wykorzystaniu wbudowanej amunicji wyrzutnia znika. Wyrzutnia flar strzela flarami. Flara w momencie, gdy trafi w jakąś budowlę albo w gracza, wybuchnie ogniem. Wybuch zadaje 60 punktów obrażeń graczom, a ogień pali. Odpowiednio wystrzelona flara w powietrze po przebiciu kilkudziesięciu metrów oznacza pobliskich wrogów, co daje dużą przewagę. Tej broni można używać do likwidowania albo do oznaczania. Ma dwie funkcje. Nowością na polu bitwy są także przynośne warsztaty. Można je znaleźć w skrzynkach, ale występują one też na wyspie jak zawsze. Od wczoraj jednak można je zbierać. Po zebraniu takiego warsztatu można go postawić gdziekolwiek, tylko nie na wodzie. Ani w powietrzu. Nowa wyrzutnia flar i przynośne warsztaty to dopiero szczyt góry lodowej, jaką są tony zmian w rozgrywce, które zaszły po cichu. To naprawdę ważne zmiany w balansie gry, o których warto wiedzieć. Poznajmy je! Mityczny aug Oceany zadaje teraz 39 punktów obrażeń. Przed update'em zadawał 37. Pojemność magazynka P90 została zmniejszona o 5, czyli do 35. Jak już mówimy o PM-ach, to dodam też, że każdy zwykły PM, od szarego do złotego, ma teraz taką samą szybkostrzelność. 10 strzałów na sekundę. Wcześniej szare, zielone i niebieskie strzelały wolniej. Legendarne szybkostrzelne PM-y za to przeładowują się teraz o ciut szybciej i mają ciut mniejszy rozrzut. To na plus. Ale zadają teraz mniej obrażeń strukturom. Nie dziwię się, że twórcy gry wzięli tą broń pod lupę. Jest bardzo potężna. Na życzenie graczy z całego świata pompy mieszczą teraz w sobie więcej nabojów, ale ta zmiana dotyczy tylko fioletowych i złotych pomp. Mają one teraz aż 4 strzały, zamiast 3. To mała, ale i zarazem duża zmiana. Jeden strzał z pompy teraz, przy tak małej pojemności magazynka, to niebo a ziemia. Do tego każda pompa od zera przeładowuje się o około pół sekundy szybciej. Warte uwagi jest też to, że nad naszym celownikiem teraz jest wskaźnik naładowania pompy. Przedtem trzeba było polegać na dźwięku. W temacie przekąsek też zaszła mała zmiana. Podnosi się je teraz natychmiastowo. Co ciekawe, z tą zmianą jest powiązany pewien błąd. W trybie okresowym jednostrzałowiec nie dało się z jakiegoś powodu podnieść przekąsek. Ale mimo tego nasza postać otrzymywała punkty doświadczenia za podniesienie przekąski. Natychmiastowe podnoszenie plus nieskończona ilość przekąsek równa się, no sami widzicie. W ten sposób można było wbić trochę expa i przy okazji wypełnić kartę medali. Ale zostało to szybko naprawione i z tego co wiem, obeszło się bez banów. To nie wszystko. Przed aktualizacją można było trzymać do 3 słoików ze świetlikami w jednym slocie. Wczoraj ten limit został zwiększony do 4. Pamiętacie złotą truflę, o której mówiłem w moim ostatnim filmiku o wyciekach? Została dodana do gry, ale jest bardzo rzadka. Rzadka, w sensie szansa na znalezienie jej na ziemi to 1/10000%. 0,0001%. To niezwykle rzadki przedmiot. Taka trufla daje nam od razu 100 punktów osłony. Łowiska za to mają teraz większe szanse na pojawienie się w wodzie. Powinny być teraz o wiele łatwiejsze do znalezienia. Nawet arsenał maruderów się nieco zmienił. Po śmierci wyrzucają teraz 3 razy więcej amunicji. Czyli na przykład zamiast 6 nabojów ciężkich, jak to było wcześniej, wyrzucają 18. To też się tyczy przedmiotów miotanych. Zamiast jednej śmierci bomby na przykład, można znaleźć o wiele częściej aż 3 na raz. Ba, czasem nawet 4. A gdy jesteście w burzy, to widoczki są ładniejsze, ale jest ona o wiele gęstsza i z tego powodu ciężej widać. Deagle za to został zaktualizowany w trybie kreatywnym o nową teksturę. Do tego do plików gry dodano z powrotem stare mityczne bronie. Możliwe, że za jakiś czas trafił do trybu kreatywnego. Dalej, jedną z najważniejszych zmian jest to, że od wczoraj w niektórych regionach świata można dokupić hodolce, jeśli brakuje nam do skina na przykład 500 hodolców. Czyli na przykład, jeśli macie 1500 fałdolców, a skin, którego chcecie kupić, kosztuje 2000, to możecie dokupić 500 fałdolców. Ta opcja na początek została włączona we Włoszech. Jeśli cały system sprawnie działa, to powinien zawitać do sklepów całego świata na przestrzeni następnych kilku tygodni. Zakładam, że ten proces może nieco spowolnić wycena fałdolców we wszystkich walutach oraz ustawienie samego systemu płatności.
Zmian doczekało się też główne menu gry. Szafka po raz kolejny została nieco poprzekładana. Opcje powiązane z tworzeniem kombinacji są teraz po prawej stronie. Nasza postać za to przyjmuje inną pozę, a do tego stoi teraz na zwykłej podłodze, zamiast na panelu w Interteku. W zakładce karnetu bojowego za to są trzy nowe karty medali. Jedna za zbieranie niebieskich monet, druga za złote monety, a trzecia za likwidację rekinem. Poza tym Fortnite ogłosiło nowy letni event do końca tego sezonu. Tegorocznego lata światło dzienne ujrzy mnóstwo starych dobrych trybów okresowych w nowym wydaniu. I nie tylko. A do sklepu zawitają nowe stroje i inne przedmioty inspirowane wszystkim, co kojarzy się z latem. Piaskiem, morzem, sportem i oczywiście dobrym jedzeniem. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo nic o wyzwaniach, ale spodziewajcie się czegoś na urodziny Fortnite, które będą 25 lipca. Co ciekawe, w plikach gry jest wzmianka o nowym trybie okresowym, w którym to rozgrywka będzie skupiała się na wyścigach samochodów. Tryb, gdzie będą tylko auta, no to było do przewidzenia. Ale warte uwagi jest to, że w tym trybie będzie wykorzystany finalny etap zalania wyspy. Niektórym wydobywcom danych udało się do tego trybu wejść. Oto jak ta mapa wygląda. Ignorujcie lokalizację, nazwy miejscówek, to się na pewno zmieni. Zwróćcie uwagę na to miejsce, to tutaj właśnie będzie Atlantyda, a raczej według nazwy kodowej, Zamek z Piasku. Bardzo możliwe jest to, że ta mapa jest nieskończona i dlatego jest tak dużo pustej ziemi, ale no to tak czy siak, pierwsze spojrzenie na nową miejscówkę. W plikach gry pojawiły się też oczywiście tony nowych skinów, emotek i pakietów muzycznych. Wiele paczek danych zostało zaszyfrowanych, aż 12, ale nie wszystko zostało przed nami ukryte. Najpierw mój ulubiony news. Fortnite dało znać, że w tym tygodniu do sklepu zawita pewien bohater. 4 lipca wypada Dzień Niepodległości. To święto państwowe w USA. Z tej okazji co roku w sklepie Fortnite pojawiały się tematyczne skiny i słuchajcie, w tym roku jednym z tych skinów będzie prawdopodobnie Kapitan Ameryka. Tak jest, ten Kapitan Ameryka z filmów Marvela. Pasuje bardzo pod względem motywu, to w końcu Kapitan Ameryka, ale wskazują na to też m.in. wycieki, które zdradziły nam, że jego tarcza będzie plecakiem do zakupienia w sklepie w zestawie z jakąś emotką? Najlepsze jest to, że jego tarczy będzie można używać jako plecak i zbierak. Mega! W tle teraz lecą animacje tej tarczy. Czy będzie jego ubiór jako skin? Raczej tak, ale jest zaszyfrowany. Spodziewajcie się go w ten weekend. W plikach gry pojawił się też nowy zaszyfrowany skin, którego sylwetka, ikony ubioru oraz zbieraków przypomina strój i miecz Black Manty, arcywroga Aquamana. To oznacza, że Black Manta zawita do sklepu jako skin i kto wie, może to Black Manta będzie bossem w nowej miejscówce, którą odkryje woda za kilka tygodni. Teraz style. Słoneczne ubiory oraz ich plecaki otrzymały nowe fioletowe style, które swoją drogą są bardzo ładne. Wspaniały pan Jerzyk otrzymał styl z kolorowym akcentem na jego liściastym futrze. Skin pana w marynarce i krótkich spodenkach za to ma teraz styl pomagiera z miejscówki rekin z poprzedniego sezonu, jeszcze zanim została przyjęta przez ducha. Nowy styl otrzymał też ten oto skin. Fakt, że te skiny otrzymały nowy styl, podpowiada nam, że niedługo wrócą do sklepu. W temacie kompletnie nowych skinów to moją uwagę przykuł najbardziej gruby Thor. Ten skin jest nawiązaniem do kolesia z filmu Big Lebowski. Ale nie tylko. Na pewno wielu z was kojarzy film Avengers Endgame, z którym to Fortnite miało połączenie światów rok temu. W tym filmie był Thor, ale taki, który się nieco spasł i grał w Fortnite. To takie nawiązanie do obu tych filmów. Co ciekawe, do gry dodano taniec Renegade z TikToka. Z uwagi na prawa autorskie nie mogę wam puścić całości z włączoną muzyką. Dodam też, że skiny podwójnych agentów będą w pakiecie. Prawdopodobnie za V-dolce. A oto graffiti społeczności, które wygrało konkurs przed kilku tygodni. Dalej, mam do was bardzo ważną wiadomość na temat ratowania świata jako darmowej grze. Po pierwsze, ratowanie świata opuściło wczesny dostęp. A co za tym idzie, Epic Games udostępniło posta, w którym dali znać co i jak z ratowaniem świata. Na pewno kojarzycie to, że ratowanie świata miało być kiedyś darmowe. No, nie będę przedłużał. Oto co najważniejsze. Dziś ratowanie świata wychodzi z fazy wczesnego dostępu. Teraz uwaga. Podjęliśmy decyzję o wydaniu gry jako płatnej, zamiast free to play. Prace nad nią teraz spowolnią, ale przygoda ratowania świata będzie trwać. Słuchajcie, ratowanie świata pozostanie grą płatną. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek stanie się grą za darmo. W dniu dzisiejszym, po latach, te plany zostały odłożone na bok. Pakietów Fundatora już nie można kupić. Skiny żołnierzy oraz lotnie za ratowanie świata zostaną w szafkach Fundatorów, ale nie da się już ich zdobyć.
Ratowanie świata od wczoraj nie zawiera tych skinów. Nowi gracze ratowania świata, którzy kupią tą grę, nie będą również otrzymywać dziennych wyzwań, za które są fałdolce, ani fałdolców za regularne wchodzenie do RS, a jedynie wyzwania za bilety X-Ray. Przynajmniej tak to rozumiem. W ramach rekompensaty dorzucono kilka dobrych wieści. Pani Metalisia wkracza na pole bitwy. Nowy pakiet metalowej pani misi ma kosztować niecałe 80 zł. W tym pakiecie jest m.in. nowa bohaterka pani misi, której można używać w ratowaniu świata i w Battle Royale. Do tego 1000 fałdolców za specjalne wyzwania, możliwość wykupienia ratowania świata i kilka rzeczy do ratowania świata. To nie wszystko. Pakiety wszystkich fundatorów, którzy zakupili kampanię, zostaną ulepszone do kolejnego poziomu. Odblokowane zostaną też wszystkie nagrody z ulepszonego pakietu. I to zupełnie za darmo. Dzięki uprzejmości bazy głównej. Posiadacze edycji Ultimate otrzymają nowy pakiet pani misi oraz 8000 fałdolców za darmo. Te zmiany dotyczą głównie ratowania świata, ale fałdolce i skina pani misi można wykorzystać w obu trybach. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek na tej nowej drodze. Twórcy gry planują zwolnić pracę nad tym trybem. Nie ukrywam, że to gorzka wiadomość. Nie gram w ratowanie świata, ale często słyszę, że ratowanie świata wymaga więcej uwagi ze strony twórców gry. Nie bez powodu hashtag Uratujcie Ratowanie Świata stał się bardzo popularny na Twitterze. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.